Witam serdecznie, witam gorąco sympatyków systemu miłości Wiesia. Witam oczywiście, jak zawsze, wszystkich stałych bywalców, że tak powiem, jak i wszystkie nowe osoby. Po raz kolejny, kochani, na początku również pragnę zaprosić wszystkich również do siebie na kanał Info z Serca. No i dalsze tutaj, że tak powiem, dobre wieści, podobnie jak Wiesiu tutaj dla was, tylko Wiesiu bardzo mocno w stronę duchową. Wszystkich ciągnie i nie dziwię się, bo przecież bez tego skrzydła duchowego, no to jak jednego brakuje, no to nie lecimy w dobrą stronę, że tak powiem. Tylko zawsze wszystko gdzieś się posypie, pobrudzi. No i tak to już jest. Więc kochani, warto w tą duchowość wdepnąć, że tak powiem. W związku z tym, kochani, pierwszy mój punkcik dzisiaj do was. Wokoło, wszędzie dochodzą nowe osoby. Nie tylko tutaj na kanale Wiesia, czy u mnie, ale w życiu prywatnym dookoła, wszędzie. Bo przecież jakoś jak to serce, że tak powiem, się nam, nie wiem jak to ująć, rozwija. Staramy się utrzymać te dobre wibracje miłości aktywnie, żeby tak powiedzieć, nawet tak jak tutaj staram się, mi się wydaje, że do was właśnie z takimi przekazami, drodzy państwo, przychodzę. No i dalej utrzymujemy tą wibrację serca, bo to jest ważne. Chociaż ostatnie dni, nie wiem, jakoś sam tak bardzo ciężko się czułem. Żonka też, takie, nie wiem, coś tak dziwnie przychodziło. No ale nie jest to powodem do tego, żeby się smucić, zamartwiać. Nie wiem, może jakby to powiedzieć. Może zimą co roku tak jest właśnie, że tak ponuro się zrobiło. Śnieg stopniał w wielu miejscach. Może gdzieś tam w górach, na Bieszczadach jeszcze jest. Ale u nas już nie ma na północy kraju, więc no tak smutno się zrobiło, troszeczkę roztopów. No ale dobra, tutaj nie o tym, żeby smucić. Wyrywamy te nasze serca, kochani. No i w związku z tym tutaj już teraz tak nakreślam dalej, no pojawia się wiele osób wokół nas codziennie. Nie tylko tutaj właśnie poprzez internet, poprzez wasze komentarze, za które jestem przeogromnie wdzięczny, bo napędzają, że tak powiem, też pozytywnie, takiego kopa dają, żeby dalej coś robić, próbować. No i pojawiają się nowe osoby w życiu prywatnym. No u mnie taką pierwszą z osób to, no wiadomo, ta najbliższa żonka, która również podziela moje zdanie. To jest ważne i życzę wam, kochani Wiesiorynkowicze i wszyscy, którzy tutaj tego słuchacie, żebyście właśnie mieli oparcie również w tej drugiej stronie. To jest ważne. Życzę wam tego z całego serducha. Z osobami, z którymi się tutaj tak stykam, że tak powiem, no to widzę, że chyba tak jest. Albo poprzez nas samych, że zarażamy po prostu tymi wibracjami miłości, tą dobrocią, że po prostu to samo się wszystko tak odkręca. No i nawet podzielę się tutaj z wami taką informacją, że nawet w pracy mam kolegę, który bardzo podobnie myśli, któremu mogę się zwierzyć, który również słucha, przesłuchuje czasami tych moich, że tak powiem, dobrych info z serca, bo mam nadzieję, że właśnie tak właśnie jest. No i Andrzeju, dziękuję ci również za to właśnie, że też jesteś właśnie, gdzie mogę się wygadać tobie. No i myślę, że każdy z nas już też tam kogoś gdzieś ma wokół siebie, że jest inaczej, lżej z wieloma rzeczami. Bo przecież tego próbują nam zabronić, kontaktów. Właśnie po to te całe ceregiele polityczne, czy jak to tam. Więc nie dajmy się, otwierajmy się właśnie, kochani,
na dobroć. Kontaktujmy się ze sobą. Nie wiem, czy... Przecież to jest ważne, żeby się wspierać, nie tylko przez telefon, przez internet, ale przecież kontakty, spotykać się, rozmawiać. Przecież ważne są przecież uczucia, mimika twarzy, nie że zakryte, przecież wiadomo, o co chodzi. No. I kochani, przecież wiemy, że to jest niedobre. Jak tak stoisz nad takim dzieckiem, skąd on ma się nauczyć? Od kogo on ma to wiedzieć? Czy jesteś radosny, czy smutny? Przecież to po to idzie, żeby, nie wiem, żeby wprowadzić, nie wiem, może nowy jakiś tam... Moim zdaniem to jest zły punkt, że tak powiem, do wprowadzania dalej znieczulania ludzi przeciwko, jeden przeciwko drugiemu. No, w tą stronę nie idźmy. Uśmiechajmy się, kochani, zatem, jeśli nie można i trzeba mieć tą, że tak powiem, maseczkę, no to uśmiechajmy się sercem, pomagajmy ludziom zrozumieć, nawet jeśli mamy ją założoną, no to mówmy o dobroci, że jeden drugiemu powinien pomagać. To jest właśnie ważne w tych czasach teraz tutaj, że tak powiem, dla wielu świątecznych. No i w związku z tym życzę każdemu, żeby, że tak powiem, trafił do swojego serca, odnalazł tą miłość, tą prawdziwą miłość Chrystusową, bo to o to przecież chodzi, żeby każdy z nas odnalazł tą cząstkę światła w sobie, tej miłości, dotarł tam. A w związku z tym, kochani, no przecież, jak już wcześniej wspominałem, znowu takie myśli mi się tutaj kręcą, że tak powiem, no i tak mówię do was, mam nadzieję, że ma to wszystko skład i ład, że tak powiem. No kochani, tak teraz już przedświątecznie i dopiero pewnie po Nowym Roku miałem taką właśnie chwilę dzisiaj, że żona z córkami gdzieś tam wyprysnęły, że tak powiem, na ostatnie jeszcze zakupy, żeby coś nam dokupić na te święta, że tak powiem. A tak naprawdę to czas takich refleksji będzie dla wielu z nas, takiego przemyślenia swojego życia, w którą stronę to idzie, bo przecież widzimy, co będzie się działo, to już czuć, że wszystko będzie drożej. No i mi się wydaje, że właśnie nawet pod tym kątem wszystko dzieje się po coś, żebyśmy może właśnie jako społeczeństwo zrozumieli, że nie tędy droga, tylko poprzez inne wartości. Niesienie pomocy, niesienie dobrego słowa. Czasami też usłyszałem taką, jakby to powiedzieć, taką myśl i podzielę się tutaj z wami, kochani, że nie tylko z rodziną żyć w zgodzie, bo przecież rodzina z reguły porozsypywani jesteśmy po całym świecie, czasami poza granicami, wielu z nas jest. Dlatego warto też żyć w zgodzie, kochani, z najbliższymi, z sąsiadami, bo przecież jak zabraknie tej pomocy, nie daj Boże, coś się wydarzy, przydarzy, stanie. No nie życzę tutaj żadnych złych rzeczy, kochani, no ale wtedy do kogo uderzamy do pomocy? Do tych, co mamy najbliżej, więc szanujmy tych, których mamy najbliżej siebie, za drzwiami sąsiada, czy tam podwórze dalej, że tak powiem, bo nie wszyscy mieszkają w skupiskach. Bo przecież jak przyjdzie czas, no to kogo poprosimy o pomoc? No lepiej, żeby takie rzeczy nie działy się. Więc kochani, no i jeszcze z takich tutaj smutnych rzeczy, jak ostatnio w ostatnim odcinku wspominałem, pan Kuba w komentarzu poprawił mnie, że woda utleniona jest dobrą rzeczą, więc dziękuję tutaj, panie Kubo, za to, że no ja nie znam się do końca na tym, ale w tym wypadku przypomniałem sobie, do tych wybielania warzywek było wtedy dodawane taki środek jak nadtlenek wodoru 60%. Nie wiem, czy tym można wybielać warzywka, czy nie. Jeśli ktoś się zna, no to miło będzie w komentarzu tam usłyszeć, czy tak można, czy nie można. Wydaje mi się, że nie. No nie wiem. Nie jestem tutaj jakiś znawcą, ale tylko podaję teraz już, czym to było robione na 100%. Więc dobra, kochani, przechodzę dalej tutaj. Chciałbym, kochani, właśnie tutaj teraz w tą stronę, że jest nas więcej tych osób takich, którzy już widzą, rozumieją i czują, przede wszystkim czują,
że jest nie tak. Więc to czucie to jest taki nasz reaktor. Nie reaktor. A może i reaktor, nie wiem. Którym powinniśmy jak naj, na którym powinniśmy się jak najbardziej skupić i odczuwać. Jeżeli coś jest złe, no to odsuwamy się od tego, ale jeżeli coś jest dobre, no to ta pierwsza myśl i to czucie z serca to idzie. Przecież, kochani, odczuwajmy sercem. To jest właśnie ważne, co próbowałem przez te kilka odcinków wam przekazać, więc odczuwajmy dalej sercem, to jest ważne. Nieśmy tą pomocną dłoń, tą miłość, która na pewno będzie potrzebna, bo przecież czasy mamy, jakie mamy, no lekko nie jest, prawda? Więc róbmy wszystko, żeby pomagać jeden drugiemu. Czasami nawet tą pomocą jest to, że ta druga osoba może się wygadać. Też jest ważne, bo jest tyle osób pozamykanych w sobie. Więc kochani, no i dążymy do tej lepszej Polski, tak jak mówiłem też, żeby na wiosnę gdzieś tam z rodzinką iść na spacerek, posłuchać tego skowronka, zobaczyć, jak te wszystkie polany się zielenią, że tak powiem, listki już na gałęziach drzew zaczynają puszczać pączki, że tak powiem, listki się robią. No jest pięknie, jak natura się rodzi, no więc i odrodźmy wtedy też swoje serca. No nie już wtedy, zaczynajmy już dzisiaj, kochani, no ale przede wszystkim życzę, żeby było spokojnie, żeby miłość, radość przepełniała wasze serca. No kochani, dzisiaj tutaj, że tak powiem, no nie mam tam żadnych punkcików, tylko tak jadę z głowy do was, takim, że tak powiem, takie swoje przemyślenia, info z serca jak zawsze. No dzisiaj tutaj też, że tak powiem, wyskoczyłem tak na szybko i też z innym mikrofonem, nie wiem, może inaczej głośniej mnie słychać, bo tam kilka osób narzekało, że jest przycicho. Nie mam jakiegoś tam profesjonalnego sprzętu do nagrań również i wideo, żeby upublicznić się bardziej. Może kiedyś to nastąpi, nie wiem. Wiadomo, no robię tak jak tak, jakie mam możliwości i staram się, kochani, no też tak powiem, no po prostu tęsknię do tego, że żeby ten świat był już taki, wiadomo, nigdy do końca może nie będzie, ale starajmy się, jeżeli coraz więcej nas będzie, no to będziemy to w końcu zmieniać i życzę też również temu ruchowi naszemu systemu miłości, żeby również tam się wszystko dobrze działo, żeby od środka właśnie tam trafić do tego parlamentu czy sejmu, nie wiem jak to tam jest, i zacząć zmieniać właśnie od tamtąd może też. A jak już tam dobrniecie, panowie, pewnie wielu z nas tutaj będzie już na zewnątrz, że tylko będziemy was popierać. Tak coś czuję, że to tak będzie. No i kochani, bądźmy tą iskrą dalej. Wiesiu, prowadzisz, że tak powiem. No idźmy wszyscy w dobrą stronę i życzę każdemu, kochani, żeby tych refleksji, przemyśleń przez ten czas teraz wolny, gdzie odpoczniemy troszeczkę od tego pędu życia, bo inaczej tego nie nazwiemy, jak niekiedy każdy z nas przecież przychodzi z roboty po tylu godzinach zmęczony. Tutaj jeszcze są dzieci, jest rodzina, jakieś zakupy, wyjście z pieskiem, wszystko trzeba, że tak powiem, dopilnować, ogarnąć. No życzę każdemu dużo zdrowia, żebyśmy dawali radę. No i starajmy się wszędzie widzieć to Boga, że tak powiem, tą miłość, bo nie wiem, no w wielu aspektach życia idzie naprawdę mocno dostrzec obecność boską, bo przecież Pan Bóg zawsze podaje nam dłoń. Więc kochani, jeszcze tak od siebie. Zmieniajmy ten świat z Ojcem Pio i powierzajmy te wszystkie swoje troski, bóle właśnie Jemu. On wie, jak to pozamieniać, jak to Wiesiu mówi. Więc
Ono naprawdę nam pomaga. Kochani, jeszcze taka myśl mi przyszła. Właśnie tutaj zakręciło się przy ojcu Piorze, tak powiem, taka myśl z serca. Pomódlmy się teraz. Wiesiu też się często modli. Pomódlmy się za te wszystkie osoby, które przyjęły ten środek, a teraz bardzo żałują, bo też pojawiają się już takie osoby, że świadomość przychodzi taka, że żałują tego, że to zrobiły. Więc pomódlmy się za te osoby. Tak jeszcze kilka chwil, że tak powiem. Pomódlmy się, kochani, żeby ojciec Pio po prostu pomógł tym osobom, które z serca żałują. Więc pomódlmy się za nich. Dobra, kochani, już jestem. Kochani, w związku z tym wszystkim, co się dzieje, co jest, odwracajmy to w dobrą stronę, nie patrząc na konsekwencje, bo Pan Bóg pomaga, jeśli to jest i to ma być dobre, to naprawdę Pan Bóg mocno pomaga. Wiesiu też mnie uświadczył, że tak powiem, w takiej informacji, że jeżeli to jest dobre, to naprawdę Pan Bóg pomaga. Więc życzę teraz każdemu na ten wolny czas, na te święta, na ten nowy rok, który idzie. Życzę, kochani, każdemu z was, no jak zawsze wiadomo, dużo zdrówka, miłości, radości, obfitości. No i żebyśmy przede wszystkim trafili do tego swojego serca, odnaleźli tą miłość, nauczyli się odczuwać poprzez właśnie serce, jeżeli czujemy ta myśl pierwsza. Serce nas nigdy nie okłamie. Kochani, więc życzę wszystkiego dobrego. Tak jeszcze od siebie. Dużo zdrówka, miłości, radości, obfitości. I do następnego razu. Cześć.